Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Spidermana. Dokładnie. I dzisiaj kontynuujemy dalej naszą grę. Wybaczcie, że nie było odcinka ze Spidermana w poniedziałek, bo tak jak mówiłem, mamy przypominać poniedziałki, środy i piątki. W poniedziałek nie było, bo po prostu nie miałem za bardzo czasu nagrać, bo jeszcze miałem trochę rzeczy w międzyczasie do roboty. I odcinek by wleciał bardzo późno. Dlatego byśmy nie chcieli. I tak, lekko tutaj zmieniłem ustawienie kamerki. Jak możecie zauważyć, że lekko jeszcze ją o tutaj. O, tak właśnie obniżę. Poczekajcie. O. I sprawiłem sobie w końcu oświetlenie nagrywania. Fakt, że ona teraz nie jest jeszcze jakiejś najlepszej klasy, że tak powiem. Bo tak jak widzicie, jestem trochę za mocno oświetlony. Będę musiał sobie chociażby inną żarówkę do tej lampy skombinować, bo lampa z odzysku jest mega spoko, ale ma żarówkę punktową. A żarówka punktowa jest taka, że świeci takim kółkiem w jakiś dany punkt. Pokazałbym ją chętnie na przykład na ścianie, ale potem będę się męczył, żeby ją z powrotem ustawić, żebym nie był prześwietlony. I tak jest. Dobra, pokażę wam. Patrzcie. Pokażę wam. Tam z ty... O, widzicie? O, o. Więc będę musiał sobie po prostu jedną żaróweczkę skombinować. Ja po prostu zrobię tak, żeby świeciła bardziej tutaj tak w dół na biurko. Wtedy się trochę od biurka to światło odbija i nie jest takie, że jestem za jasny. Ale na razie to ścierpicie. Będę musiał po prostu załatwić tą żaróweczkę. Dobra, nie o tym. Idziemy do gry, bo ja kurczę tutaj przegadałem. To nie jest film informacyjny. Cię po gabinecie. Dobrze. No, nasz Spidey coś mówił. Ja nie wiem niestety o czym. Mam takie wrażenie, że ta kamerka jest lekko dziwacznie. O, teraz jest dużo lepiej. Nie, ta lampa jest za mocna. Czekaj, mam telefon, on odbija to światło tak nieładnie. Dobra. Co wiesz na temat Sable International? Już patrzę. To międzynarodowa firma ochroniarska. Zwykle zatrudniają ją rządy, kiedy trzeba stłumić rewolucję albo ją wszcząć. Ostatnie, czego nam trzeba, to miasto pełne narwanych najemników. Wow, w mediach społecznościowych wrze. Rozstawiają posterunki po całym mieście i robią wyrywkowe kontrole. To chore. Nie, to Norman Osborn czuje się zagrożony. Okej, z tego co pamiętam, co było w ostatnim odcinku, bo dawno nie grałem ogólnie też, bo miałem je na zapas, po prostu nagrałem te odcinki, które widzieliście ostatnimi czasy. To... Chyba był ten atak cały, nie? Tych demonów. I... Coś tam jest... Ta z tymi włosami srebrnymi nas tam by, kurczę, wyjaśniła, gdyby nie pomoc naszej koleżanki. Dobrze, też się mamy tam udać. Nie pamiętam w sumie po co. Bo mówię, miałem nagrane na zapas. Troszkę i dopiero od dłuższego czasu teraz gram. A to dlatego, że tym razem grę mam pożyczoną od Zysia. Trzeba mu się oddać, właśnie też dzięki. Teraz mam od Zysia pożyczoną. Tutaj musiałem na szybko oddać, więc trochę chciałem na zapas nagrać, bo nie wiedziałem kiedy od Zysia pożyczę. Pożyczyłem bardzo szybko, ale nieważne. Dobra. Co to jest? A, mamy wejść tam. Dobrze, dobrze. Musi się przebrać na cywilne ciuchy, że tak powiem. Okej. Mamy ładowanie. Jakże... Tajemnicze ładowanie. Peter! Skoro ty zastępujesz pana Lee pod jego nieobecność, to kto zastępuje ciebie? Nikt. Przydałaby mi się pomoc. Znasz kogoś? Właściwie tak. Nazywa się Miles Morales. Czemu to brzmi znajomo? Jego ojciec dostał medal w ratuszu. A. Gadaliśmy na pogrzebie. To nie jest głupi chłopak, tylko jest mu ciężko. Też znałam takiego chłopca. Pamiętam, że dobrze było... było się czymś zająć. Może mu to pomóc. To numer jego mamy. Dzięki.
Zadzwonię. Hej, pan Lee się z tobą nie kontaktował? Nie, a co? Tak pytam. Mam jeszcze kilka minut wolnego, tak więc pójdę się rozejrzeć. Może się jeszcze tu przydam. O, nie musisz. Wiem, ale chcę. Okej. Muszę sprawdzić gabinet Lee. Dobra. Czyli tak. No, czyli chodzi, że na zastępstwo by chciał tego... Tam, znaczy polecił tego syna, tego no, policjanta, który niestety zginął. W tym odcinku. Dobra, gabinet jest zamknięty. Jak a, nie mówię. Dzięki, to miłe. Dobrze. Czyli... znajdź wejście. Czy to będzie... Ta. Może gdzieś jest otwór wentylacyjny. Jak ja mam tutaj wbić? Przecież... Aha. Dobra. Myślałem, że on bez stroju nie może takich rzeczy robić. Nigdy nie widziałem tego pokoju. Wow, co jest? Kable wysokiego napięcia. Co potrzebuje takiej mocy? Rozumiem, ale numer konta znajduje się w biurze pana Lee, które jest, cóż, niedostępne. Oddzwonię, kiedy tylko uzyskam tę informację. Niestety nie wiem, kiedy do tego dojdzie. Pomieszczenie, które widziałem z szybu, jest dokładnie za kapliczką. Rodzice Lee. Wygląda na to, że w ramce jest otwór na klucz. Myślałem, że rodzice Lee go porzucili. Po co budować kapliczkę komuś, kto się ciebie wyrzekł? Klucz, tak? Dobra, to weźmy. Niestety nie działamy chyba. Tutaj mamy. Na kapliczce ze zdjęcia brakuje obrazka. Okej. Brakuje obrazka. Zbadaj. Ten liścik jest chyba do May. Droga May, wkrótce usłyszysz historię na mój temat. Historie, według których jestem terrorystą i mordercą. Te historie są prawdziwe. Lee naprawdę troszczył się o May. Chyba nic jej nie grozi. Jednak nasza historia... Fast? Nie wiem, jak się czyta. Fist chyba. Tak, także jest prawdziwa. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze wierzyłem w naszą misję. To nie była tylko fasada. To szczerze, płynące prosto z serca uczucie. Kiedy komuś pomagasz, tak naprawdę pomagasz wszystkim. Nie pozwól, aby moje wady podważyły twoją wiarę. Jesteś silna, May. Dość silna, aby stworzyć tą historię Fist. Taką, której nie zniszczą moje czyny. Dziękuję za wszystko, co zrobiłaś, Martin. Okej, czyli jednak coś tutaj jest na rzeczy. Zbadaj. Klucz. Na pewno pasuje do zamka w portrecie. Czy to coś jest? Dobra, to chyba nie trzeba tego czytać. Lee brzmi na rozdartego. Jakby wcale nie chciał iść tą drogą. Otwórz. To jakiś dziwaczny zamek. Chyba jest git. A co zrobi to? Jeszcze to mamy. Aha. Ale dziwne. To czekajcie, to jest jakaś zagadka.
Czekaj, czekajcie. A to co nam obróci? Wiem, to ma wyjść ten. A, rozumiem. Znak nieskończoności. Czy jak on tam się nazywa? No tak. Dobra, nie wiem. Czekajcie. Aha, to obraca całością. Może jeszcze byśmy... To, o właśnie, taka jakby to ma być chyba ósemka. O ile dobrze kojarzę. Jest! Tak, właśnie. Haha, widzicie? Coś tam... się znam na rzeczy. Dokładnie. Co ty ukrywasz, Li? Li oddaje swoje moce innym. Zbadaj. Li ma obsesję na punkcie masek. Jak u Junga. Musi udawać kogoś innego, żeby ujawniła się jego mroczna natura. Udawał demona, aż się nim stał. Jak Li nasyca je swoją mocą? Indukcja bioelektryczna? Kompresja przesunięcia fazowego? Bardzo ciekawe, naprawdę, bo... Jak ten mieczek się tak świeci fajnie i tak ten... Szkoda, że go nie mogę wziąć. Byłoby śmiesznie. Co to jest? Wszystko dotyczy Normana Osborna. Jego całej kariery. Li miał na jego punkcie obsesję. Okej. Tutaj coś mamy. Czuję, jak rośnie we mnie moc. Karmi się mym gniewem. Ojciec powiedziałby, że zszedłem ze ścieżki równowagi, ale nigdy nie rozumiał, że aby pokonać potwora, trzeba nim zostać. Mogę coś tutaj jeszcze zbadać? Ciary. No to jest zdjęcie tych chyba jego rodziców, tyle że kolory odwrócone. Wow, to teczka, którą MJ znalazła w domu aukcyjnym. To może pomóc nam przewidzieć następny krok Li. Weź teczkę. O, ty kurde. Dobra, chyba mamy już wyjść. Pokój pod napięciem, do niszczenia dowodów. Czekaj, z łapki, ja mogę tu wejść? Nie, tu nie zwisaj. Ha, mam chyba wyłączyć to, co nie? Nie? Gdzie tu jest skrzynka? Tutaj? Nie. Nie, poczekaj, skrzynkę muszę znaleźć. Muszę przeciążyć te skrzynki. O, tu jest. Ale to tylko jedna. Tu jest jeszcze jedna. I... chyba tu? Nie. Gdzie? Jeszcze jeden. A, dobra. Bo ja trzeba... Gdyby policja to znalazła, albo May, nawet nie chcę myśleć, co by się stało. Dobra, mogę już zejść stąd? Chyba mogę. Zaskocz, tu jest coś niżej. Dobra, jak ja mam stąd wyjść? Zobaczmy. Wiem, że dziwnie wygląda w tej kamerce, jak jest to tak oświetlony. Lepsze to niż nic. Chociaż co by było, jakbym tą lampę wyłączył. O. I na starego LEDy dał. Tak jak do tej pory robiłem. Dobrze, zostawię tak.
Na pewno lepiej wyglądał, jak sobie skombinuje lepszą żarówkę do lampy. Niepunktową. I tak ją osłonki, klosz zrobię dodatkowy. To będzie git. O, to są drzwi. No, się dziwię, jakbyś tego nie przesunął. Jesteś Spider-Manem, stary. Cześć, Peter. Pan Lee. Nie wyjechał pan? Znalazłeś to, czego szukałeś? Martin, wróciłeś. Wezmę to. Dziękuję. Niestety, zaraz muszę znowu wyjechać. Wpadłem tylko po kilka rzeczy. Słyszałeś o zamachu w ratuszu? Tak. Straszne. Peter tam był. Miał dużo szczęścia. Na wiecu Osborna? Od kiedy go lubisz? No, najważniejsze, że nic wam nie jest. Właśnie. Zamachowcy są na wolności. Kto wie, co jeszcze planują. Myślę, że ani ty, ani my nie macie się czym martwić. Dopóki nie będziecie się kręcić tam, gdzie nie trzeba. No, będę leciał. Kiedy wracasz? Gdy wszystko załatwię. Okej. Pozwólcie, że sobie tutaj na szybko, taki szybki montaż. Ona jest lekko, za daleko sobie ją, o, tak. Przybliżę lekko kamerkę, bo tak jak łapię, tak dużo, że to jest niefajnie. Czekajcie! Co to? Okej, napadli nas. Dobra. Dobrze, czy już wiemy więcej? Mamy awans! Zmienić do prędkości bujania? Nie zauważyłem, że było jakby szybciej. No chyba, że to mogę ulepszyć dopiero. Bo odblokowałem. Czekajcie. Zobaczmy sobie. Przede wszystkim sobie coś ulepszył. Dobra, ile mam tych punktów dostępnych? 2. Co to jest to? Rzucając przeciwnika szybko wciskaj trójkąt, kręcić nim dłużej. Nie wiem, czy mi się to przyda. Co to jest? Ciche eliminacje generują znacznie więcej koncentracji. To mogłoby być spoko. Zobaczmy, co mam tutaj dalej. Ciśnij kwadrat, gdy atak trafia cel, by wygenerować więcej koncentracji. Też spoko, to może być. Wydłuża czas na zrobienie dolnego uniku oraz kontry z trzęsiecią, dzięki czemu łatwiej je wykonać. To też jest naprawdę dobre. Ciśnij kwadrat, a następnie przytrzymać trójkąt, by chwycić wroga i rzucić nim w wybranym kierunku. To też może być dobre, żeby na przykład innego rzucić, nie? Co to jest to? Przytrzymaj trójkąt kółko i wychyl L. Wybrany kierunku, by wykonać triki w powierzchni. A nie, to ja nie lubię takich rzeczy. Mnie to nie interesuje. Skopnięcia z lotu będą teraz wyrzucać przeciwników z tarczami. Ej, to najlepsze mi się wydaje, wiecie? I to biorę. Bo oni nieraz mogą sprawić problem. Pomimo tego, że mogę im wyrwać tą tarczę, ale jednak często jest na tyle ich dużo. Tych przeciwników, że... wiecie. Kapitan Watanabe? Wreszcie mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker. I różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna.
Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie je zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię się skończy. MJ, cześć. Tak, tylko dzwonię. Hej, Peter, odzwonię później, dobrze? To cię powinno zainteresować. Zaraz, dlaczego szepczesz? Jestem trochę zajęta. Może pogadamy przy kolacji, nie? O, jasne. Mogę coś upichcić. Super, na razie. Czekaj, pamiętasz jak mówiłaś mi o dotyku, którym Lee może skazić ludzi? Chyba widziałem go w akcji. Jak to? Właśnie zaatakowali mnie zupełnie mili bezdomni ludzie. Tyle, że mieli takie błyszczące oczy. A pamiętam, że Yuri mówiła mi coś podobnego. Mi się twarze błyszczały. Wypuścił Shockera. I ręce. Więc Shocker jednak działał dla Lee? Wszystko jest powiązane. To nie wszystko. Ale może pogadamy przy kolacji? Tak. Dobra, chcesz, żeby skończyli gadać już? Dobra. Kolacja. Co by tu upiścić? Dobra. Jako, że się miałem nie zajmować tak naprawdę poboczniakami, to mogę się zająć. Bo mam grę wypożyczoną na dosyć długo, bo Zyzio i tak prawie w ogóle nie gra, bo... nie ma kiedy. Więc grę mam na dosyć długo, więc mam czas, żeby serię ładnie, fajnie, długo prowadzić i zająć się poboczniakami, chociażby takim czymś jak wieże nasłuchowe. I zająłbym się tym. Bym sobie poleciał teraz po któreś. Więc dobra. Dzień dobry, doktorze. Co słychać? Parker! Wspaniałe nowiny! Chodź do laboratorium! Teraz? Nadeszła moja wielka chwila. Muszę ci to pokazać. Ekstra, ale jestem już umówiony. Mogę wpaść później? Wszystko może poczekać. Musisz to zobaczyć, Peter. Dobrze, już się robi. Dobra, chodźmy na wieżę na skołę. Ciekawe, czy to znaczy, że znów mam pracę. W sumie na chwilę mogę wpaść. Dobra. Dopasujmy tutaj tę falę. Kurczę, cały czas mam z tym lekki problem. O, jest. Dobrze, aktywujemy sobie wszystkie wieże dzielnicy, żeby było. O, tak. A mogę to pominąć, dobra. Nie muszę się tak kręcić wokół tego, że tak powiem. Tak, i to tutaj faktycznie odkrywa mapę, więc ja nie wiem, czy by sobie po prostu nie zrobić tak, że bym sobie tutaj je wszystkie poodkrywał. Może nawet w najbliższym odcinku, gdzie bym wam zrobił na przykład z tego fragment, który byłby puszczony w przyspieszonym tempie. Tak chyba zrobić w następnym odcinku, ale to po prostu tą dzielnicę tutaj odkryjmy. Może? Jedną, więc dobra, chodźmy i wtedy jeszcze... Nie wiem, zobaczymy ile zostanie czasu. Czy misję główną, kolejną robić dzisiaj, czy ją zostawić sobie na następny raz. Ale chyba zostawiam to na następny raz. Jako, słuchajcie, jako, że na studiu dzisiaj będzie w piątek, gdzie będę miał trochę więcej czasu, to wtedy chyba właśnie ogarnę to, żeby ten, bo mi to zajmie więcej czasu, będziecie mieli przyspieszone tempo i tyle. Przekapiłem telefon od doktora. Peter, chciałem się tylko upewnić, że wciąż jesteś dostępny. Nie mogę ci jeszcze zapłacić, ale pociągnąłem za kilka sznurków i przez jakiś czas jeszcze będziemy bezpieczni. Jeśli uda nam się stanąć na nogi, nowa wersja projektu przyciągnie poważnych inwestorów. Szykuj się. Trzymam kciuki, doktorze. Dobra, 2 na 3. Gdzie będzie kolejna? Dobra, mogę to pomijać sobie. Odkrył mi tej kolejną? Odkrył. Dobra, też chodźmy do niej. Ona jest bardzo blisko misji głównej. No, leć. Dobra.
Okej, rozszyfrujemy i coś jeszcze może porobimy, bo nie będę się brał za kolejną misję główną w tym odcinku już, bo będzie długa i jedzie. Okej, czyli tutaj to byśmy mieli. Dobra, wiecie co? Możemy się za nią zabrać w sumie. Jest 17:40 teraz, w tym momencie jak ja to nagrywam. Jeszcze będzie późniejszym wieczorkiem odcinek. Może być lekko dłuższy, po prostu jestem ciekawy tego, co będzie dalej. Jest gołą! Ej no! Szybki jest! Gołą. No złapmy gołębia. No chodź tu gołąbku, chodź tu. Ciężko jest, kurczę, złapać je. O! Mam. Dobrze. Do wszystkich. Ciężarówka z bombą ucieka przed naszym pościgiem. Funkcjonariusze potrzebni Tenderloin. Dobrze, wiecie co? Nie będziemy się brali dzisiaj za tą główną misję. Wiem, jestem zły. Zajmiemy się tą ciężarówką. O wy! Właśnie, się nie biłem w ogóle, ej. W dzisiejszym odcinku trochę akcji będzie. Czekaj, bo oni we mnie strzelają. Jak się uniki robiło w powietrzu? Kółkiem, dobra. No siema. Siema, glina. Czekaj, bo ona mi ucieka, ta ciężarówka. Kurczę, strzelali do mnie. Skurczysyny, jedna z nich. Kurczę, strzelali sobie. No wejdź, kto tutaj do mnie strzela? Czemu jakieś randomy do mnie chcą strzelać? Aha, ona zrobiła nawrót. O, ja się tutaj męczyłem, dobra, nieważne. Oła, dobra, chodź tu. Chłopcy, chłopcy, wszyscy lubimy parady, ale najpierw trzeba uzyskać pozwolenie. Czekaj, kurczę, ja dawno nie grałem. Już, kurczę, skill trochę opadł. Dobra. O, ale pięknie. Dobra, udało się. Zatrzymanie wozów aktywowało bombę, muszę ją rozbroić. Założy się, że ci goście nie mają nawet prawa jazdy. No w sumie to by tak pasowało. Dobra, słuchajcie. Ja zakończę ten odcinek. Myślę, że w następnym, jako że on jest w piątek, gdzie będę miał trochę więcej czasu, to po prostu zajmę się odkryciem, no jakby wszystkich dzielnic, czyli tych no punktów, co po prostu puszczę wtedy na przyspieszonym tempie. Mi to po prostu zajmie dłużej, bo wy to będziecie mieli właśnie skrócone specjalnie. A mi to po prostu zajmie dłużej, bo to tam wiecie, trzeba się dostać na te miejsca. Tam samo odszyfrowanie nie trwa długo, ale trzeba się po prostu dostać. I tak normalnie jakbym coś tam latał i gadał, to by to was zanudziło. Tak. I myślę, że wtedy jak to bym ogarnął, to by się ogarnęło też tą misyjkę fabularną. Albo jakieś poboczniaki też. Nie wiem. Zobaczymy. Bo teraz jak mam tę grę na tak długo pożyczoną, to mam tutaj dużo więcej możliwości, ale ja nie przedłużam. To by było tyle To by było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. I co? Tyle ode mnie, trzymajcie się i cześć do następnych odcinków. Hej, hej!